Kamisz zastanawiał się, do czego ekipa telewizyjna wykorzystuje tę lokację. Przeczytał dopiero pierwszą część scenariusza. Z pewnością w dzisiejszych czasach, gdy wszystko musi być tak poprawne politycznie, czarny charakter musi okazać się bogatym właścicielem ziemskim. Zostawił Laksa w samochodzie, poszedł do biura menedżera. Czy ten agent literacki nadal się u was zatrzymuje? Spytał. Właśnie znów przyjechał. Jeździ tak w tę i z powrotem. Jest bardzo podekscytowany z powodu Alistaira Taggarta. Dziwił się pan Johnson. Hamiszu, kto na Boga kupi książkę napisaną po celtycku? Nie mam pojęcia. Czy ten agent jest teraz w hotelu? Tak, zadzwonię do niego. Hamisz podszedł do automatu, nalał sobie kawę do kubka i wsunął do kieszeni dwa ciasteczka dla Laksa. Już schodzi, oznajmił menadżer, odkładając słuchawkę. Powiedział, że spotka się z tobą w barze. Ściskając scenariusz w ręku, Hamisz ruszył do baru. Po chwili pojawił się Blythe Summer. O co chodzi? Spytał. Mam nadzieję, że Alistair w nic się nie wpakował. Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Dlaczego tak panu zależy na wydaniu książki napisanej w języku celtyckim? Podziała ludziom na wyobraźnię. Nawet pan nie wie, jak dużo lekcji celtyckiego odbywa się w Edynburgu albo w Glasgow. Zamierzam przygotować tłumaczenie tej książki. Wydaje mi się, że dostanę za to nagrodę Bookera. Życzę powodzenia. Chciałbym, żeby pan spojrzał na ten scenariusz. Podobno napisał go John Heppel. Naprawdę muszę. Nigdy nie mogłem ścierpieć ani tego człowieka, ani jego twórczości. Znał go pan? Chciał, żebym został jego agentem. Wysłał mi czynszowe dni. Uznałem, że to stek bzdur. On jednak nie poddawał się i wydał tę książkę. Dostał nagrodę i wysyłał mi niemiłe listy o tym, jak to odrzuciłem najbardziej utalentowanego szkockiego pisarza. Proszę zaczekać, aż coś wypiję. Zamówię coś mocnego, skoro mam przeczytać tekst autorstwa Heppela. Czego się pan napije? Mam jeszcze kawę. To mi wystarczy. Blythe wrócił z dużą brandy i wodą. Pociągnął łyk i mruknął. No, to do dzieła. Wyciągnął okulary i wsunął je na nos. Hamisz czekał cierpliwie. Rozejrzał się dookoła. Pamiętał dni, kiedy hotel był rezydencją jego dawnej narzeczonej, Priscilla Halberton Smythe. Jej ojciec, pułkownik Halberton Smythe, popadł w kłopoty finansowe, a Hamisz zasugerował, że można by zamienić to miejsce w hotel. Przedsięwzięcie okazało się dobrym biznesem, za co pułkownik nigdy nie podziękował Hamiszowi. Uwielbiał za to opowiadać o tym, jak ten pomysł nagle przyszedł mu do głowy. Blythe odchrząknął i pokręcił głową. John Heppel tego nie napisał. Jest pan pewien? Absolutnie. Hamisz czuł rosnące podekscytowanie. Blythe przewracał kolejne strony scenariusza. Pewnie zauważyli, że nie da się pracować z jego kwiecistą prozą i znaleźli kogoś, kto zrobił z tym porządek i pozbył się całego zbędnego ględzenia. Wygląda na bardzo profesjonalny scenariusz. Co to wszystko ma wspólnego z jego morderstwem? Chciałam przeczytać oryginalny scenariusz, żeby lepiej poznać jego charakter. Dlaczego Paul Gibson i redaktorka starają się ukryć fakt, że nie wykorzystują prawdziwego skryptu Johna? Dlaczego ich pan o to nie spyta? Teraz już na pewno to zrobią. Oho, idą kłopoty. Do baru weszła Heather Michael. Co pan tutaj robi, Macbeth? Kazałam panu przesłuchiwać mieszkańców. Policja i detektywi najwyraźniej już się tym zajęli, odpowiedział potulnie Hamisz. Znalazłem coś interesującego. Naprawdę? Kobieta usiadła. Niech mi pan przyniesie whisky, podwójną. Proszę pozwolić, że ja przyniosę, powiedział Blythe, posyłając Hamiszowi pełne współczucia spojrzenie. Kto to? Spytała Heather, wskazując na plecy Blythe'a, gdy agent szedł w stronę baru. To agent literacki, który chce promować powieść napisaną po celtycku. No, w takim razie jest durnie. Co pan znalazł? Hamisz opowiedział jej o opinii Blythe'a o scenariuszu. Nie widzę, żeby miał taki związek ze sprawą. Fuknęła niezadowolona. O, dziękuję. Dodała, gdy Blythe podał jej podwójną whisky. Chodzi o to, niecierpliwił się Hamisz, że chciałbym dowiedzieć się, dlaczego tak starałem się ukryć to, co było w oryginalnym scenariuszu. Cała sprawa tego morderstwa kręci się wokół zranionego ego. Może któremuś z aktorów nie spodobała się jego rola? Nie, poczekajcie chwilkę. Oni nie mieli prawa zmieniać tego scenariusza. Czy możemy dostać nakaz przeszukania? Dla telewizji Strainbay? Ich prawnicy nas zniszczą. Poza tym rodzina Alice Patty już szykuje pozew przeciw policji. Chyba, że okaże się, że Alice Patty została zamordowana. No, może sobie pan pomarzyć. Czy przyszedł już raport z sekcji zwłok? A gdzie należny szacunek dla przełożonego? Przepraszam, czy dostała już pani raport z sekcji zwłok? Jeszcze nie. Dowiedział się pan czegoś jeszcze? Jest tutaj pewna aktorka, Patricia Wheeler. Podobno była blisko z Johnem.
Chciałbym z nią porozmawiać. Może John powiedział jej coś, co mogłoby być dla nas wskazówką w sprawie tożsamości mordercy. Powiem Andersonowi, żeby z nią pogawędził. Hej, proszę zaczekać, zaprotestował Blythe. Dlaczego ktoś inny ma już przesłuchać ją, skoro to Macbeth wpadł na ten pomysł? Przynieście mi jeszcze jedną whisky, to zastanowię się nad tym. Blythe wstał. Sama sobie przynieś, stara jędzo. Nie jestem twoim służącym. Hamish ze smutkiem patrzył, jak agent odchodził. W Heather było coś, co budziło lęk. Hamish zawsze uważał się za postępowego mężczyznę, który traktował kobiety jako równe sobie. Czy jednak od kobiet nie należałoby wymagać tego samego? Heather wydawała się nieporuszona tą zniewagą. Podała Hamishowi pustą szklankę. Nie mam przy sobie pieniędzy, skłamał Hamish. No cóż, w takim razie sama to załatwię. Odchyliła się na krześle i krzyknęła do barmana. I jeszcze jedną? Hamish nagle przypomniał sobie o Laksie. Pies na pewno zbyt długo czeka, żeby go wypuścić z samochodu. Posterunkowy wstał. Sprawdzę tylko, czy ekipa telewizyjna już przyjechała. Może pan wyjrzeć przez okno. Niech pan siada. Mój pies siedzi zamknięty w Land Roverze. Ku jego zdziwieniu kobieta złagodniała. W takim razie idź i go wypuść. Nie pozwolę, żeby ta cholerna baba mnie zastraszyła, zwierzał się swojemu psu. Wyciągnął Laksa z Land Rovera i wyjął z kieszeni dwa ciastka schowane dla niego. Przyjechała ekipa telewizyjna. Ciekawe, czy uda mi się jej pozbyć. Wyjął notatnik i zaczął szukać numeru telefonu do Elspeth. Zadzwonił i czekał niecierpliwie, aż dziewczyna odbierze. Elspeth, czy mogłabyś coś dla mnie zrobić? Co masz na myśli? Na miejsce Blaira przyszła jakaś kobieta i chciałbym się jej jak na chwilę chociaż pozbyć. Jest teraz w barze hotelu Zamek Tomel. Mogłabyś zadzwonić do niej i poprosić o wywiad. Powiedz, że interesuje cię kobiecy punkt widzenia albo coś w tym stylu. Potrzebuję prawdziwego zajęcia. Matthew zachowuje się jak idiota. Namówił redaktora działu reportażu, że pozwolił mu spędzić noc na Standing Stone Island. Spędziłem noc na nawiedzonej wyspie i tego typu brednie. Zrób to dla mnie. Wydaje mi się, że na coś natrafiłem. W porządku. Jaka jest ta pani detektyw? Czarująca. Dogadacie się bez problemu. Nie za dobrze to ująłeś. Słyszałam, że posterunek policji prawie spłonął zeszłej nocy. To był tylko mały pożar w kominku. Proszę cię, SPF. O, już dobrze. Zaraz do niej zadzwonię. Hamish zabrał Laksa na spacer wokół parkingu. Potem krążył pomiędzy busami telewizyjnymi, które przed chwilą przyjechały. W końcu wszedł do hotelu. Zobaczył, że Heather rozmawia przez telefon w biurze. Czekał cierpliwie, aż kobieta wyjdzie. No, spotkanie w miasteczku z jakąś reporterką. Chcę przygotować o mnie materiał. Niech pan się wszystkim zajmie. Niedługo wrócę. Hamish zabrał Laksa na jeszcze jeden spacer, po czym zaprowadził psa z powrotem do samochodu. Spytał jednego z techników, czy Patricia Wheeler już przyjechała. Wydaje mi się, że widziałem, jak wchodziła do kawiarni, odparł mężczyzna. Hamish poszedł do kawiarnianej przyczepy. Zobaczył Anne King i spytał, która z obecnych tu aktorek to Patricia Wheeler. Stoi tam, powodzenia! Hamish ocenił Patricia Wheeler na około 50 lat. Miała na sobie kostium żony gospodarza, przynajmniej wyobrażenie dział kostiumów na ten temat, czyli grubą sukienkę z szarej wełny, a na ramiona chustkę w szkocką kratę. Do tego mocny makijaż. Jej siwe włosy były związane. Charakteryzowała ją mocno zarysowana szczęka i małe świńskie oczka. Mimo to tworzyła wokół siebie zmysłową atmosferę. Patricia Wheeler, jestem miejscowym posterunkowym. Nazywam się Hamish Macbeth. Chciałbym zadać pani kilka pytań. Niech pan siada, proszę pytać. Miał niski, gardłowy głos. Hamish zdjął czapkę i usiadł. Wszyscy na miejsca? Krzyknęła stojąca w drzwiach dziewczyna. Aktorzy zaczęli zbierać się do wyjścia. To nie do mnie. I jeszcze nie przyszła kolej na mnie. Czy przyjaźniła się pani z Johnem Heppelem? Ta, biedny John. Czy wspominał może o tym, że ma jakiś wrogów? Tylko mieszkańcy miasteczka. Zadzwonił do mnie w to popołudnie, kiedy został zamordowany i powiedział, że chcieli go zlinczować. Nie chcą tego słuchać, pomyślał Hamish, którego znów napadły wątpliwości, czy szukając winnych poza Lothiop idzie w dobrym kierunku. Ktoś jeszcze? Może ktoś z ekipy pracującej przy serialu? Raczej nie. Narzekał trochę na zmiany w scenariuszu, ale Paulowi zawsze udawało się go jakoś udobruchać. A, scenariusz. Widziałem wersję, na którą pracujecie i przysiągłbym, że to nie John Heppel go napisał. Nie wiedziałam, że jest pan krytykiem literackim. Muszę już iść. Chciałbym zobaczyć oryginalny scenariusz. No w takim razie musi pan porozmawiać z Sally Quinn. Hamish dowiedział się, że Sally Quinn była teraz w swoim biurze w Strainbane.
Posterunkowy jęknął. Heter niedługo wróci, będzie się zastanawiać, gdzie się podziewa. Jeśli powie jej, czym się zajmował, oberwie mu się za błędny trop. Z drugiej strony był przekonany, że coś tu nie gra. Może w oryginalnej wersji scenariusza jest coś, co skieruje go na właściwe tropy. Hamish zawiózł Laksa na posterunek i pojechał do Strainbane. Matthew przeprowadził kolejny bezużyteczny wywiad i zamknął notes. Chciał przygotować materiał o Standing Stone Island, ale Elspeth nie miał ochoty brać w tym udziału. Usłyszał szkolny dzwonek obwieszczający przerwę na lunch albo obiad, jak nadal mawiano w Lodiu. Postanowił odwiedzić Fredę. Spodobała mu się. Nadal uważał, że Elspeth jest bardziej atrakcyjna, ale dziewczyna była zbyt zaabsorbowana miejscowym gliną. Przemknął obok wrzeszczących dzieci bawiących się na boisku i wszedł do małego budynku szkolnego. Freda była w swoim gabinecie, poprawiała sprawdziany. Przyszedłem zapytać, czy nie skusisz się na lunch ze mną. Bardzo bym chciała, ale mam kanapkę i muszę jeszcze sprawić te testy. I jak wam idzie? Stoimy w miejscu. Elspeth skupiła się na artykule o tym samobójstwie. Redaktor działu reportażu jest bardziej zainteresowany moją historią o nocy na Standing Stone Island. Jakie to ekscytujące. Słyszałam, że to miejsce jest nawiedzone. Czy Elspeth jedzie z tobą? Nie, nie ma ochoty. Freda myślała intensywnie. Może jeśli zainteresuje sobą tego reportera, Hamish też zwróci na nią uwagę. Wiesz co? Nie pada i jest przyjemnie. Może pojadę tam z tobą? Bardzo się cieszę. Nudziłbym się, gdybym miał spędzić sam całą noc na bezludnie wyspie. Nie spodziewasz się chyba zobaczyć jakiegoś ducha? Oczywiście, że nie. Mógłbym jednak napisać ciekawy artykuł. I jak się tam dostaniemy? Popytałem trochę. Jest jeden facet, który zabierze nas tam łodzią i wróci po nas rano. O której wyruszamy? Dziś wieczorem o 20. Gdzie mam po ciebie przyjść? Może zamienimy najpierw kolację we włoskiej restauracji. Nie będziemy głodni, nie będziemy musieli zabierać ze sobą jedzenia. Musimy wziąć dużo ciepłych ubrań i śpiwory. Nie mam śpiwora. I ja mam jeden zapasowy. Świetnie, ucieszył się Matthew. Ja stawiam kolację. Umówmy się wcześniej. Będę czekał na ciebie w restauracji o 18. Godzinę później Sally Quinn mówiła do Hamisha. Scenariusz, który pan przeczytał, jest oryginalny. Harry Tarrant twierdził, że skrypt Johna Heppela brzmiał jak Dostojewski. To, co czytałem, to zwykła angielska nudna proza. Panie władco, będę musiała złożyć na pana skargę do przełożonych. Pana zadaniem jest dociec, który z tych okropnych wieśniaków zabił Johna. Teraz proszę wyjść albo zawołam ochronę. Heter czekała na Hamisha z miną niewróżącą nic dobrego. Proszę posłuchać, warknęła. Przymykam oko na pańską niesubordynację, ale pana miejsce jest tutaj. Do pana obowiązków nie należy ugananie się za pracownikami telewizji jak jakiś łowca celebrytów. Mam tutaj listę mieszkańców Lodiu, których ma pan odwiedzić. Dzisiaj? Spytał Hamish. Natychmiast! Wyszła pospiesznie z posterunku, zostawiając Hamisha samego, wpatrzonego w listę nazwisk. Freda Garety, Alistair Taggart, Archie MacLean, pani Wellington, siostry Carrie, Angela Brody. Wziął Laksa na spacer na pole za domem, żeby Heather go nie zobaczyła. Potem nakarmił psa i ruszył w drogę. Postanowił najpierw odwiedzić Angelę. Żona lekarza była w domu. W kuchni panował bałagan większy niż zwykle. Po całym pomieszczeniu spacerowały koty. Na stole kuchenny pomiędzy stertą brudnych naczyń stał komputer. Angela odgarnęła kosmyk włosów z czoła. Mam straszny bałagan, Hamiszu, ale jestem bardzo zajęta pisaniem. Jej szczupła, wrażliwa twarz była zaczerwieniona z podniecenia. Spodziewam się ważnego gościa. To znaczy kogo? Blighta Samera. Pani Wellington, niech pan ma w opiece cały jej tweet. Powiedziała mu, że jestem utalentowaną pisarką. Spytał, czy może zobaczyć, co do niej do tej pory stworzyłam. Pokazałam mu to opowiadanie, które przygotowałam na zajęcia literackie. Chcę, żebym zrobiła z tego powieść. Zaparzą kawę, albo nie, napijemy się czegoś mocniejszego. Uklękła i otworzyła szafkę pod zlewem. Powinnam gdzieś mieć butelkę sherry, którą przywieźliśmy z Cypru jakieś 12 lat temu. A, jest tutaj. Schowała się obok trutki na szczury. Mam nadzieję, że wzięłaś właściwą flaszkę. Nie wiedziałam, że macie szczury. Okazało się, że to tylko wielkie myszy, a ja myślałam, że to szczury. Proszę! Angela postawiła na stole zakurzoną butelkę. Zlew kuchenny trochę przecieka i etykieta odpadła, ale jestem pewna, że to sherry. Dobrze wiedzieć. Hamish popatrzył z niepokojem na butelkę. Angela wyjęła z kolejnej szuflady dwie piękne kryształowe szklanki, do których nalała solidne porcje sherry. Hamish powąchał ostrożnie swojego drinka. Pachnie dobrze. Za twój sukces, Angelo. Na zdrowie. Co cię do mnie sprowadza? Nie miałam ostatnio czasu, żeby zająć się twoim psem.
Chodzi o moją szefową. Podała mi listę mieszkańców, których mam przesłuchać. I ty jesteś jedną z nich. Dlaczego ja? Sam chciałbym to wiedzieć. W każdym razie pomyślałam, że lepiej przyjdę, bo może mnie obserwować. Masz chwilę? Chciałbym omówić z tobą kilka rzeczy. Angela spojrzała tęsknie na komputer, ale się zgodziła. Zaczynajmy. Hamish opowiedział jej wszystko, o czym udało mu się dowiedzieć. Kiedy skończył, Angela podsumowała. Mówisz, że wydaje ci się, że Heppel miał romans z Alice Patty. Łączyły go bliskie stosunki z Patricią Wheeler. Może to z nią miał romans albo z kimś innym z telewizji Strathbane. Może mordercą jest zazdrosna kobieta. Wydaje mi się, że John Heppel czerpał przyjemność z upokarzania ludzi. Przypomnij sobie, jaki był nieprzyjemny dla wszystkich uczestników zajęć literackich. Wyobraź sobie, jakby się zachowywał, gdy zrywa z jakąś kobietą. Słuszna uwaga. Mówiąc o kobietach, widziałam Matthew Campbella i Fredem we włoskiej restauracji. Przechodziłam tamtędy około 18 i widziałam, jak siedzieli przy stoliku pod oknem. Zamierzasz przepuścić tę okazję? Nie jestem nią zainteresowany. Naburmuszył się Hamish. A co z Elspeth? To już skończone. Hamishu, nie pomyślałeś nigdy, że dobrze byłoby się ożenić? Góralska złośliwość wzięła górę nad Hamishem. Rozejrzał się po brudnej kuchni. Angela, jeśli ktokolwiek potrzebuje żony, to raczej ty i doktor Brody. Przyda wam się kobieta w domu, która zajmie się sprzątaniem i wami obojgiem. Dosyć tego, idź już, nie szydź z mojej gościnności, a na przyszłość sam zajmuj się tym swoim cholernym psem. Przepraszam, wymamrotał Hamish żałośnie. Nie lubię, jak ludzie wtrącają się w moje prywatne sprawy. Angela spojrzała na niego, po czym uspokoiła się. Wyglądał tak smutno, kiedy stał tam, ściskając czapkę i wpatrując się w podłogę. Zapomnijmy o całej sprawie, udobruchała się. Ale muszę już wracać do pisania. Hamish odwiedził później siostry Carrie. Po raz pierwszy żadna z nich nie podeszła do drzwi. Usłyszał tylko, jak Nessie woła: otwarte! Obie kobiety siedziały przed komputerem, wczytane w stronę na temat wysp Galapagos. Hamish, który spodziewał się, że mieszkańcy będą nękać go prośbami o pomoc przy komputerze, był oszołomiony, a potem poczuł ulgę, że zostawiono go w spokoju. Podszedł i stanął za ich plecami. Widzę, że podłączyłyście się do internetu. To Angus Petrie. Nessie nie odrywa oczu od monitora. Nie powinien pracować w leśnictwie. Jest świetnym nauczycielem i wie wszystko o komputerach. Czyżby? Pomyślał Hamish z rosnącym zainteresowaniem. Wynajmuje teraz mieszkanie u pani Dune, prawda? Tak, czego chcesz? Jesteśmy zajęte. Przyjdę później, odparł Hamish. Wyszedł i ruszył w stronę morskiego widoku, pensjonatu pani Dune. Kiedy kobieta otworzyła, zapytał, czy Angus jest w domu? Jeszcze nie wrócił. Mógłbym zaczekać w jego pokoju. No chyba tak, w końcu jesteś policjantem. Nie wpakował się chyba w żadne kłopoty, prawda? Nie, to tylko rutynowa wizyta. Mieszka w pokoju numer 3, na pierwszym piętrze. Drzwi nie są zamknięte. Proszę moich gości, żeby nie zamykali pokoi, wtedy mogę posprzątać. Dziękuję, sam trafię. Hamish wszedł na piętro i otworzył drzwi pokoju numer 3. Kiedy włączył światło, pokój wyglądał dość ponuro. Pod ścianą pokrytą różową tłoczoną tapetą stało wąskie łóżko. W rogu obok komody znajdowała się umywalka. Po środku pokoju stał drewniany stół i dwa krzesła. Wnęka zasłonką pełniła rolę szafy. W kominku stał grzejnik z licznikiem na monety. Hamish usiadł na krześle i rozejrzał się po pokoju. Chciał przeszukać pomieszczenie, ale nie miał nakazu, a Angus mógł w każdej chwili wrócić. W pokoju było zimno. Posterunkowy wyłowił z kieszeni 50 pensów. Wstał i podszedł do licznika, wrzucił monetę i włączył grzejnik. Już miał wstać, gdy rzuciły mu się w oczy dwie poluzowane deski podłogowe. Wyglądało na to, że ktoś się niedawno wyjmował. Ciekawość wzięła górę. Włożył rękawiczki i wyjął szwajcarski scyzoryk. Wyjął listwy i oświetlił latarką otwór pod podłogą. W świetle latarki dostrzegł laptopa marki Toshiba. Właśnie John Heppel pracował na takim komputerze. Hamish powoli odłożył wszystko na miejsce i usiadł. Powinien od razu zadzwonić do Strainway, nie miał jednak prawa przeszukiwać pokoju. Usłyszał ciche kroki na schodach i drzwi się otworzyły. Angus popatrzył na Hamisha, po czym jego wzrok padł na otwór w podłodze i listwy leżące obok. Dobrze by było, żebyś miał solidne wytłumaczenie na to wszystko, skomentował cicho posterunkowy. W przeciwnym razie będę musiał aresztować cię pod zarzutem rabunku i napaści, a to dopiero będzie początek. Nigdy mi nie uwierzysz. Angus usiadł na łóżku i zaczął płakać.
Hamish czekał niecierpliwie, aż mężczyzna się uspokoił. Zaczynaj. Angus odetchnął głęboko. To się zdarzyło po morderstwie. Miałem wolne i pomyślałam, że zabawię się w detektywa. Sam rozejrzę się wokół domku pisarza i zobaczę, czy uda mi się coś znaleźć. Wiem, że stara się nas kryć i nie doniosłeś się o tym, że odwiedziliśmy Heppela. Uznałem, że prędzej czy później to i tak wyjdzie na jaw. Chciałem sprawdzić, czy znajdę tam coś interesującego. Nie było tam policjanta na służbie. Nie. Zajrzałem przez okno i zobaczyłem ten komputer. Pomyślałem, że mógłbym go zabrać. Niedawno narobiłem sobie długów i musiałam sprzedać mój własny. Doszedłem do wniosku, że policji nie jest potrzebny. Leżał tam zupełnie bezużyteczny. Rozejrzałem się wokół. Nikogo nie było. Jak dostałeś się do środka? Dom na pewno był zamknięty na klucz. Myślałem, że gdzieś leży schowany klucz zapasowy. Sprawdziłem rynek, gdzie ludzie najczęściej chowają klucze, no i tam go znalazłem. Wszedłem do środka. Chciałem sprawdzić moje maile. Człowieku, w Strayman jest kilka kawiarenek internetowych, z których mogłeś skorzystać. Nie rozumiesz. Przecież nikt nie chciał tego komputera. On tam po prostu stał, bezużyteczny. Mów dalej. Sprawdziłem kilka moich maili i odpisałem paru przyjaciołom. Kiedy wyszedłem, wpadło mi do głowy, że komputer się tu marnuje. No szkoda. Z pewnością zdawałeś sobie sprawę, że to zwykła kradzież. John Heppel nie był żonaty, nie zostawił testamentu. Wszystko trafiłoby w ręce państwa. Jak się o tym dowiedziałeś? Jakiś policjant powiedział komuś w miasteczku i wieść szybko się rozeszła. Do mnie jednak nie dotarła. Pomyślałem, że wrócę i zabiorę go ze sobą. Nie zamknąłem drzwi na klucz. No więc wróciłem, ale najpierw zajrzałem przez okno. Zobaczyłem ciebie w środku i spanikowałem. Pomyślałem, że znajdziesz moje maile, zobaczysz, że używałem tego komputera i pójdę prosto do więzienia. Przy drzwiach stała pusta butelka po winie. Chciałem tylko lekko cię ogłuszyć, ale niechcący uderzyłem trochę za mocno. Zabrałem komputer i uciekłem. Angus, będę musiał oskarżyć cię o napaść na funkcjonariusza, włamanie, kradzież kluczowego dowodu rzeczowego z miejsca zbrodni i zabiorę cię do Strainbane, gdzie z pewnością oskarżą cię również o morderstwo. A teraz powiedz mi, czy usunąłeś jakieś pliki z komputera? Nie, nic w nim nie było. Czy byłeś wcześniej karany? Angus zwiesił głowę. Tak. Za co? Miałem zaledwie 15 lat, włamałem się do systemu Ministerstwa Obrony. Nie czytałem o niczym takich w gazetach. Zapamiętałbym taką historię. Wszystko zostało zatuszowane. Nie chcieli, żeby ktoś dowiedział się, jak łatwo mi poszło. Zabrali mnie i przesłuchiwali przez kilka dni. Kiedy skończyli, przysięgałem na Boga, że już nigdy nie zrobię niczego podobnego. Mieszkałem wówczas w Dumfries. Przeprowadziłem się aż tutaj i dostałem pracę w leśnictwie. Hamish przyglądał mu się przez dłuższą chwilę. Czy potrafisz dostać się do twardego dysku i odzyskać utracone pliki? Tak, ale nie zrobiłem tego. Poczekaj chwilę. Zastanawiam się nad czymś. Nie możesz się tutaj podpiąć do internetu. Nie masz w pokoju gniazdka telefonicznego. Od kiedy ukradłem ten komputer, nie odważyłem się go dotknąć. Hamish bił się z myślami. Nie podejrzewał Angusa o zamordowanie Johna. Jeśli zgłosi napaść na policjanta i kradzież laptopa, zostanie także oskarżony o morderstwo. Kiedy policja pytała cię, gdzie byłeś w noc morderstwa, co odpowiedziałeś? Prawdę. Byłem na zajęciach literackich razem z pozostałymi. Wtedy nagle Perry wpadł do środka, mówiąc, że John nie żyje. A gdzie byłeś wcześniej? Tutaj, w tym pokoju. Mam starą maszynę do pisania. Stoi tam, w szafie. Pisałem na niej. Czy pani Dune może to potwierdzić? Nie było jej przez cały dzień, a teraz nikt poza mną nie wynajmuje tutaj pokoju. Hamish milczał przez chwilę. Jestem wściekły za to, że przez ciebie wylądowałem w szpitalu. Bardzo mi przykro. Hamish odetchnął. To, co zamierzał właśnie zrobić, mogło go kosztować utratę pracy oraz oskarżenie o działanie na niekorzyść policji. Czy przysługuje ci jakiś urlop? 2 tygodnie. Więc weź je teraz. Chcę, żebyś pojechał ze mną na posterunek. Będziesz starał się za wszelką cenę odzyskać dane z tego twardego dysku. Jeśli powiesz o tym komukolwiek, trafisz do więzienia, a ja stracę pracę. Angus otarł rękawem zapłakaną twarz. Zrobisz to dla mnie, Hamishu? Jeśli na nic mi się nie przydasz, pofruniesz do Strainy w takim tempie, że ani się nie obejrzysz. Muszę wiedzieć, co było w tym komputerze. Pakuj manatki i rano stawiasz się na posterunku. Zabieram ze sobą laptop. Postanowiłem wstawić dodatkowy zamek do kuchennych drzwi i zabrać z rynny zapasowy klucz. Zbyt dużo ludzi tak po prostu wchodzi sobie do mnie. Wstawiam również zamek do drzwi od biura. Nie odbieraj telefonów i nie wychodź, dopóki się nie upewnisz, że na posterunku nie ma nikogo poza mną. Dzięki, nie wiem jak ci...
O, zamknij się tą fermą. Daj mi ten komputer. Angus wyciągnął laptop i zapakował go w plastikową reklamówkę. Hamish wstał i wsadził komputer pod pachę. Jutro o 9 rano, rzucił wychodząc. Matthew był szczęśliwy. Mała łódź, którą wynajęli, płynęła w kierunku Standing Stone Island przez oliste wody doków Strand Bay. Nie po raz pierwszy zastanawiał się, jak można zdecydować się na zawód policjanta. Wszystkie te nudne przesłuchania ciągnące się bez końca. Widział, że Freda również dobrze się bawi. Jej buzia o ostrych rysach promieniała z podekscytowania. Bogu, dziękuję, że morze jest spokojne! Zawołała do niego, próbując przekrzyczeć silnik. Jestem pewna, że czasem jest tu bardzo niebezpiecznie. Nad nimi świeciły wielkie gwiazdy. W mieście trudno zauważyć gwiazdy, pomyślał Matthew. Skąpana w jasnym świetle księżyca wyspa zaczęła wyłaniać się przed nimi. Tak naprawdę było to tylko niewielkie kamienne wzgórze, gdzie na szczycie ustawiono kamienny okrąg. Wrócę po was rano, obiecał przewoźnik. Tylko niech się pan nie spóźni, zaznaczyła z naciskiem. Muszę być w pracy o 9. Matthew miał niejasne przeczucie, że nie powinien płacić całej sumy z góry. Przewoźnik był nieuprzejmy, wyglądał podejrzanie. Co będzie, jeśli po nich nie wróci? Już za późno, pomyślał. Wzięli plecaki i ruszyli do kamiennego kręgu, który wygląda jak wysokie czarne postacie wznoszące się w stronę pięknego nocnego nieba. Znaleźli kawałek murku, usiedli na nim, pokrzepili się przyniesioną przez Fredę kawą i whisky od Matthew. Zaczęli rozmawiać o różnych błahostkach, aż w końcu umilkli. Matthew zaczął się zastanawiać, o czym na Boga mógłby napisać. Wtedy poczuł niepokój. Nigdy nie uważa się za zbyt emocjonalnego lub dającego ponosić się wyobraźni. Teraz odniósł wrażenie, jakby wyspa nie chciała ich tutaj. Ta wrogość promieniowała gdzie z ziemi. Czytałem o tym miejscu. Odezwał się, żeby przełamać milczenie. Kiedyś było połączone z lądem. Freda wzdrygnęła się i przysunęła do niego. Robi się coraz zimniej. Może wejdziemy do śpiworów i napijemy się jeszcze, zasugerował Matthew. Dobry pomysł. Kiedy siedział z Fredą, oboje zawinięci w śpiwory, poczuł, że ta dziwna niechęć zamieniła się teraz w nienawiść. Czujesz coś dziwnego? Spytał Fredę. Co masz na myśli? Matthew roześmiał się zakłopotany. Jakby to miejsce nas nie chciało. Tam jest coś przerażającego. Co to było? Chwyciła Matthew za rękę. Co? O co chodzi? Kątem oka zauważyłam coś dziwnego. To pewnie mewa. One chyba nigdy nie śpią. Możliwe. O, do diabła. Matthew pociągnął kolejny łyk whisky. Wiatr się wzmaga. Freda spojrzała na niebo. Długie chmury płynęły nad nimi, zasłaniając gwiazdy. Nie mogę napisać o strachach, pomyślał Matthew. Nie napiszą przecież o własnych odczuciach. Jeśli opowiem o tym, że wyspa nas nawiedziła, redaktor zasugeruje mi najbliższy dom wariatów. Nie sądzisz? Szepnęła Freda łamiącym się głosem. Że najlepiej będzie, jeśli przytulimy się do siebie i pójdziemy spać? Spójrz na ten kamień, na którym siedzimy, rozejrzał się Matthew. Nie sądzisz, że to mógł być jakiś ołtarz? Wiesz co? Zaproponowała Freda. Wyjdźmy z tego kręgu i rozłóżmy się na plaży. Wygramolili się ze śpiworów i przenieśli swoje rzeczy na plażę. Matthew włączył latarkę i znalazł płaskie miejsce porośnięte trawą. Tu będzie dobrze. Otwórzmy śpiwory i zróbmy z nich podwójne okrycie. Wkrótce leżeli już przytuleni do siebie niczym kochankowie. To dziwne uczucie nienawiści zniknęło. Porośnięte trawą miejsce, na którym leżeli, było osłonięte wystającą skałą. Zasnęli ukołysani szumem morza i whisky. Freda szarpała Matthew za ramię. Usłyszeli stłumione krzyki przebijające się przez równomierny warkot silnika. Jeśli to łódź, może mogłaby nas zabrać do Strand Bay, szepnęła. Muszę najpierw sprawdzić, co to może być. Matthew podszedł do kamiennego kręgu. Dostrzegł na morzu światła jakiejś dużej łodzi. Wrócił szybko do Fredy. Mam gdzieś w plecaku noktowizor. Co zobaczyłeś? Nic nienormalnego. Jakiś statek na morzu. Matthew znalazł noktowizor i wrócił do kamiennego kręgu. Skierował lornetkę w stronę statku. Teraz dostrzegł, że obok płynęła również mniejsza łódź rybacka, wznosząca się i opadająca na falach. Załadowana była jakimiś paczkami. Może to narkotyki, pomyślał Matthew. Może jednak mam materiał na artykuł. Wrzasnął z przerażenia, kiedy ktoś dotknął jego ramienia. Odwrócił się. Freda, przestraszyłaś mnie na śmierć. Jesteśmy uratowani. Z drugiej strony też nadpływa jakaś łódź. To mogą być handlarze narkotyków, domyślał się Matthew. Musimy spakować nasze rzeczy i ukryć się gdzieś. Freda chwyciła go za ramię i zaukała. Jestem przerażona. Chcę wracać do domu. Ci, zaopiekuję się tobą. Chodź. Musimy schować rzeczy, zanim ta druga łódź tu dotrze. Zakradli się z powrotem do swoich śpiworów i spakowali do plecaków. Jeśli schowamy się za tymi stojącymi kamieniami, nie zobaczą nas,
zdecydował Matthew. Wiatr trochę się uspokoił. Rano bez problemu wydostaniemy się stąd. Wrócili do kamiennego kręgu. Matthew przykrył ich plecaki trawą i wodorostami. Wyciągnął komórkę i zadzwonił do Elspeth. Jesteśmy na Standing Stone Island, oznajmił i opowiedział jej o łodziach. Wydaje mi się, że to handlarze narkotyków. Powiadom policję ze Strainben i opisz historię z twojego punktu widzenia. Elspeth zadzwoniła do Hamisha Macbetha. Nie dotrę do Strainben na czas, jeśli tam zmierzają. Zadzwonię do komendy głównej, powiadomię ich, niech postawią straż na brzegu, zadecydował Hamish. Matthew i Freda stanęli za jedną z kamiennych kolumn i nasłuchiwali. Usłyszeli łódź, którą widziała Freda, a potem odgłosy drugiej łodzi okrążającej wyspę, żeby dołączyć do pierwszej. Cholera, mruknął Matthew. Muszę sprawdzić, co oni robią. Nie zostawiaj mnie tu, błagała Freda. Matthew cmoknął ją w policzek. Zostań tutaj, nic ci nie będzie. Przemykał od jednej kamiennej kolumny do drugiej, aż dotarł do miejsca, z którego zobaczył na wpół zrujnowaną przystań. Tam przycumowały łodzie. Spojrzał przez noktowizor. Wyglądało na to, że przekazują sobie paczki. Skoncentrował się na tych kartonach. Papierosy! No cóż, nie były to narkotyki, ale zawsze coś. Freda opierała się o jeden ze stojących kamieni, modliła się z całego serca, żeby Matthew wrócił. Wtedy usłyszała jakiś cichy śpiew. Niezwykła melodia wznosiła się i opadała. Nerwy jej puściły, rzuciła się biegiem w stronę kryjówki Matthew, krzycząc – na pomoc, na pomoc! Matthew odwrócił się w jej kierunku. Freda, na miłość boską, nie krzycz tak. Usłyszałam jakiś śpiew, okropny, upiorny śpiew. Jeden z mężczyzn słucha celtyckich pieśni w radiu. Ostre światło latarki padło na nich oboje i jakiś obcesowy głos rozkazał. Ręce do góry. Czyjeś szorstkie dłonie brutalnie pociągnęły ich w stronę przystani. Wszyscy ludzie mieli czarne kominiarki na twarzach. Jestem dziennikarzem z Dziennika Szkockiego, przedstawił się Matthew. Dowódca, czy też mężczyzna, który zdawał się nim być, wystąpił naprzód. Zabierzcie ich pod podkład. Wyrzucimy ich za portem, kiedy oddalimy się wystarczająco daleko od brzegu. Przestawiono im broń do pleców i zaprowadzono na pokład jednej z łodzi. Związano i posadzono obok siebie. Przerażona Freda szlochała. Czy obciążymy ich jakimś balastem? Spytał czyjś głos. Nie, umrą z wyziębienia. Poza tym nie będą mogli pływać ze związanymi rękami i nogami. Freda, szepnął Matthew. Jeśli jakimś cudem wyjdziemy z tego cału, wynagrodzę ci to. Nie mogę powiedzieć im, że policja jest już powiadomiona, bo nas od razu zastrzelą. I tak nas utopią, załkała Freda. W porządku, usłyszeli głos dowódcy. Niech będzie, wyrzućcie ich za portem. Czyjeś ręce szarpnęły ich, nakłaniając, żeby wstali. Wtem jeden z nich krzyknął. Straż przybrzeżna! Łódź została nagle oświetlona oślepiającym białym światłem z helikoptera, a dwie łodzie policyjne i dwa statki straży przybrzeżnej zbliżały się w kierunku. Mam zacząć strzelać? Spytał jeden z nich. Nie, schowajcie broń i rozwiążcie tych dwoje. Będą oskarżać nas o usiłowanie morderstwa, ale będziemy przysięgać, że próbowaliśmy ich tylko nastraszyć. Mają też łódź Jamesa. Niewiele mogą nam zrobić za przemyt papierosów. Uspokój się. Elspeth i Hamish przyjechali w chwili, kiedy Freda i Matthew wysiadali na brzeg. Inspektor Heather Merkel nadjechała od strony doków. Wy dwoje świetnie się spisaliście. Teraz pojedziemy do komendy głównej, żebyście mogli złożyć zeznania. Czy Hamish Macbeth nie mógłby nas przesłuchać w lodziu? Błagał Matthew. Freda jest w szoku. Chce pani pojechać do szpitala, pani Garety? Nie, wyszluchała Freda. Ja chcę do domu. W porządku. Macbeth, niech i pan zabierze i prześle nam ich zeznania. Zanim odjedziemy, ci drani będą twierdzić, że próbowali nas tylko zastraszyć, ale oni naprawdę chcieli nas zabić. Słyszeliśmy wszystko, co mówili. Proszę to dołączyć do zeznań. Freda, Matthew i Elspeth wsiedli do Land Rovera. Hamish polecił Matthew zostawić policji kluczyki do samochodu. Rano odwiozą jego auto do hotelu Zamek Tomel. Kiedy ruszyli, Elspeth zaproponowała. Zatrzymaj się po drodze w hotelu górskim. Po co? Freda musi skorzystać z łazienki. Podaj dziewczynie plastikową torbę. Proszę, czysta bielizna i dżinsy. Skąd wiedziałaś? Elspeth uśmiechnęła się. Wiem, jak to jest. Kiedy czekali przed hotelem na Fredę, Matthew wyglądał na zadowolonego. Cieszę się, że mam o czym napisać. To znaczy o tym, że Standing Stones Island to kompletna klapa? Spytała Elspeth. To nie tak. To było dziwne miejsce. Czułem, ale to głupie. Czułem, że wyspa nas nienawidzi. No cóż. Może nie wyspa, ale to miejsce po środku pomiędzy kamieniami. Jeśli napiszą coś takiego, spytają, co piłem. Ku jego zdziwieniu Elspeth uzupełniła.
Wiem, co masz na myśli. Są takie miejsca w Sutherland, gdzie ludzie czują coś dziwnego albo nawet widzą różne rzeczy. Te skały są najstarsze na świecie, przykryte bardzo cienką warstwą gleby. Czasem zastanawiam się, czy w jakiś sposób te kamienie nie rejestrują różnych zdarzeń. Co jednak zamierzałeś napisać? Przecież nie oczekiwałeś, że zobaczysz ducha, prawda? Matthew zaśmiał się nieszczerze. Chyba nigdy nie wybiegną myślą poza nagłówek. Dziennikarz Matthew Campbell i noc na nawiedzonej wyspie. Freda wyszła z hotelu, dołączyła do nich i Hamish odjechał. Wiem, że jesteście oboje zmęczeni, ale powinienem spisać wasze zeznania. Zrobimy to, jak tylko dotrzemy do lotu, a potem oboje pójdziecie spokojnie spać. Dobrze, zgodził się Matthew, ale postarajmy się szybko mieć to za sobą. Zanim zasnął w wygodnym, bezpiecznym hotelowym łóżku, Matthew pomyślał o Fredzie. Podobało mu się, kiedy chwytała go z lękiem za ramię. Elspeth nigdy tego nie robiła. Z uczuciem przyjemnego zniecierpliwienia myślał o tym, że chciałby ją znów zobaczyć. Oboje złożyli zeznania. Spisał swoją historię i wiedział, że Elspeth przygotuje swoją część opisującą, jak spędzili z Hamishem do Strathbyn i wszystko, co działo się w dokach. Pomyśleć tylko, że uważał szkockie góry za nudne miejsce.